tym materiale zapoznasz się z mapami korekt dostępnymi w zakładce Kalibracja, Mapy korekt, skrót klawiszowy F11. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje, znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach. Dla bardziej zaawansowanych silników ustawienie mieszanki gazowej za pomocą modelu i korek liniowych może być niewystarczające. W takim przypadku, aby prawidłowo wyregulować system, należy użyć trójwymiarowych map korekt. Za pomocą map korekt możliwe jest wprowadzenie bardziej zaawansowanych ustawień. Na przykład, jeśli dla wysokich obrotów dawka gazu powinna być inna dla małych obciążeń, a inna dla dużych, wówczas korekty obrotów można uzależnić od czasu wtrysku benzyny, dawki benzyny i doregulować wtrysk gazu niezależnie w każdym zakresie. Pamiętaj, w sterowniku Nevo Sky Direct dostępnych jest 5 map korekt 3D oraz 4 mapy dodawania benzyny. W sterownikach dla silników z tryskiem pośrednim dostępne są 4 mapy korekt oraz 1 mapa dodawania benzyny. Chcąc włączyć mapy korekt, należy zaznaczyć opcję Włącz mapę. Aby wprowadzić korekty na mapie, korekt należy zaznaczyć za pomocą myszki obszar, w którym korekty mają być wprowadzone, a następnie użyć przycisków zmiany wartości z prawej strony mapy. Przycisk R jak Reset pozwala na wyzerowanie wartości całej mapy korekt. Zmiana korekt możliwa jest również za pomocą klawiszy Ctrl plus strzałka góra-dół. Pamiętaj, korekty na mapie korekt powinny zmieniać się w miarę możliwości płynnie. Aby uniknąć skokowych korekt i szarpania samochodu, sterownik gazowy uwzględnia zawsze 4 wartości z mapy korekt, najbliższe punktowi pracy. W programie te 4 komórki wyróżnione są szarym tłem. Ponadto, aby ułatwić regulację instalacji, pokazany jest niebieski krzyżyk, a jego punkt przecięcia oznacza aktualny punkt pracy. Wypadkowa korekta dla aktualnego punktu pracy widoczna jest na pasku korekt na żółtym tle. Na każdej mapie korekt można zmienić parametry i zakresy osi poziomej i pionowej. W tym celu należy kliknąć na przycisk Zakresy, a następnie z rozwijanej listy wybrać odpowiedni parametr. Zakresy z dopiskiem esz szeroko umożliwiają regulację dla większych wartości parametru, ale z mniejszą dokładnością kroku. Na przykład zakres RPM obroty można ustawić z krokiem co 25 maksymalnie do 6375 obrotów na minutę, a RPM esz obroty szeroko z krokiem co 50, maksymalnie do 9900 obrotów na minutę. Klikając na ikonę zębatki w oknie zakresów możemy zmienić zakresy wartości wybranego parametru. Dużym ułatwieniem w optymalnym dobraniu wartości jest funkcja Rozłóż, która wylicza pośrednie wartości pomiędzy ustawionymi wartościami minimum i maksimum. Pamiętaj, chcąc zatwierdzić zmiany wartości po użyciu funkcji Rozłóż, należy zatwierdzić zmiany przyciskiem Zastosuj. Poniżej przycisku Zakresy mamy możliwość wybrania, czy dana mapa będzie działać tylko dla cylindrów banku pierwszego B1, czy drugiego B2, czy też dla cylindrów obu banków silnika B1 plus B2. Przycisk Banki umożliwia właściwe przypisanie cylindrów do banków. Przypisanie cylindrów do banków jest bardzo ważne w silnikach dwubankowych. Aktualnie wybrana zakładka map korekt wyróżniona jest kolorem białym. Zakładki wyłączonych map mają kolor ciemnoszary. Zakładka włączonej mapy korekt, która wszystkie punkty ma ustawione na 0, ma kolor jasno-szary. Jeżeli mapa korekt ma ustawione jakieś wartości, to kolor zakładki jest żółty dla zwykłych map korekt, czerwony dla map dodawania benzyny. Pod rozwijanym menu opcje znajdują się następujące funkcje. Wygładzanie. Płynne ustawienie wartości na mapie korekt wokół edytowanego punktu. Zmianie podlegają również sąsiednie komórki. Odwrócone osie. Zaznaczenie tej opcji zmieni sposób wyświetlania map tak, że najmniejsze wartości osi będą w dolnym lewym rogu. Czytaj wybrane mapy korekt z pliku. Wczytanie samych map korekt z wcześniej zapisanych pliku ustawień. W podmenu można wybrać, czy wczytać tylko jedną konkretną mapę, czy wszystkie naraz. Skopiuj ustawienia. Kopiuję aktualnie wybraną mapę do innej mapy, nadpisując jej dotychczasowe wartości. Skopiuj zakresy. Kopiuję aktualne zakresy wybranej mapy do innej, np. w celu łatwego skorygowania dawki gazu w miejscu dodawania benzyny. Transformuj. Zmienia miejscami wiersze i kolumny. Zmienia to widok mapy, nie zmieniając jej działania. Dodaj znacznik. Dodaj znacznik rejestratora. Pamiętaj, znacznik szybko dodasz za pomocą przycisku spacja. Kasuj znaczniki. Usuń wszystkie znaczniki z programu. Korekta na kolejne wtryski, tylko sterownik wtrysku bezpośredniego. Pokaże on korekty na kolejne wtryski. Dla map dodawania benzyny ustawienia i opcje są takie same jak dla pozostałych map. Różnią się natomiast wartościami ustawionymi na mapie. Dla systemów pośrednich MPI wartościami są procenty. Dla systemów bezpośrednich Direct wartościami jest opóźnienie rozcięcia w mikrosekundach. Pamiętaj, mapy dodawania działają zawsze na obydwa banki. Należy pamiętać, że dodawanie benzyny automatycznie skraca czasy gazu w obszarze pracy, gdzie dodawanie jest aktywne. Jeżeli samochód nie pracuje płynnie w miejscu, gdzie dodawana jest benzyna, należy wtedy użyć jednej z map korekt dawki gazu, tak aby doregulować samochód. Takie mapy nazywamy mapami komplementarnymi do map dodawania. Pamiętaj, w programie Nevo Sky dla systemu Direct dla wtrysku bezpośredniego wbudowano mechanizmy automatycznego sugerowania dodawania benzyny w celu upuszczania wysokiego ciśnienia paliwa. Bardzo ważne jest, aby w pewnych obszarach pracy, w których dochodzi do nadmiernego wzrostu ciśnienia wysokiego, przerostów, podczas jazdy na gazie dolać benzynę, aby to ciśnienie zmniejszyć. Długotrwałe przekroczone wartości ciśnienia wysokiego mogą doprowadzić do pojawienia się błędów OBD check-in-G, utraty mocy silnika, trybu awaryjnego. Włączenie pustej mapy dodawania 2 spowoduje aktywowanie mechanizmu sugerowania dodawania benzyny w celu upuszczania wysokiego ciśnienia paliwa dla zakresów RPM i wyjście. Program automatycznie ustawi zakresy oraz wypełni komórki mapy DOT2. Zasugeruje również włączenie i wypełnienie komplementarnej mapy korekcji dawki gazu M2. Włączenie pustej mapy dodawania 3 spowoduje aktywowanie mechanizmu sugerowania dodawania benzyny w celu upuszczenia wysokiego ciśnienia paliwa dla zakresów map i wyjście 1. W tym przypadku obliczanie dodawania benzyny jest dokonywane na podstawie zebranej mapy ciśnienia podczas jazdy na benzynie. Konieczne jest zebranie co najmniej 75% mapy. Program automatycznie ustawi zakresy oraz wypełni komórki mapy DOT3. Zaleca się sprawdzenie podczas jazdy, czy występują takie warunki, w których sterownik nie dodaje benzyny, a powinien, oraz czy sterownik ciągle dodaje benzyny podczas stabilnej jazdy lub na biegu jałowym. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji należy skorygować mapę dodawania, aby je wyeliminować. Program zasugeruje automatyczne włączenie i wypełnienie komplementarnej mapy korekcji dawki gazu M3. Pamiętaj, w sterowniku wtrysku bezpośredniego dostępna jest opcja Nie zmniejszaj czasu gazu. Opcja ta wyłącza mechanizm automatycznego skracania czasu gazu przy dodawaniu benzyny, co pozwala na łatwiejszą regulację w obszarach dodawania benzyny z aktywnym EZP, gdzie zmiana udziału benzyny w niewielki sposób wpływa na skład mieszanki. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informację o publikacji kolejnej części. W następnym odcinku opowiemy Ci o zakładce Kalibracja korekty. Pozdrawiamy! Zespół Akademii KME.